W tym nagraniu zajmiemy się nazewnictwem prostych węglowodorów nasyconych alkanów. Określenie nasycony oznacza, że w cząsteczce pomiędzy atomami węgla występują tylko i wyłącznie wiązania pojedyncze. Aby poprawnie tworzyć nazwy cząsteczek organicznych, najpierw musimy policzyć, ile atomów węgla znajduje się w łańcuchu głównym albo pierścieniu analizowanej cząsteczki. Powiedzmy, że chcemy nazwać cząsteczkę o następującym wzorze szkieletowym. Przypomnę, że na końcu każdej linii w domyśle znajduje się atom węgla z tyloma atomami wodoru, aby węgiel był czterowiązalny. Więc mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć atomów węgla. Nie mamy wiązań wielokrotnych. Aby nazwać taką cząsteczkę... Warto najpierw poznać ogólne zasady nazewnictwa węglowodorów nasyconych alkanów. Po pierwsze, w nazwach alkanów zawsze mamy do czynienia z tą samą końcówką, an. W zależności od liczby atomów węgla, w cząsteczce zmienia się przedrostek. I tak, kiedy masz jeden atom węgla w łańcuchu, przedrostek to met, dwa atomy, et, trzy prop, cztery. 5 pęd, 6 hex, 7 hept, 8 okt, 9 non, 10 dek. Jeśli mamy 11 atomów węgla w łańcuchu głównym, to przedrostkiem jest un dek, 12 dodek, 13 tridek, 14 tetradek. 15. Od tej liczby bierzemy już przedrostek jak dla 5 i dodajemy do niego przedrostek 10 z łącznikiem A. Penta dek. Podobnie dla 16. Heksa dek. I tak dalej, aż do 20 atomów węgla. Ale tak dużymi cząsteczkami nie będziemy się zajmować. Ważne jest nauczyć się na pamięć przedrostki do 10. Pierwsze cztery alkany mają nazwy zwyczajowe, które stosuje się też jako nazwy systematyczne. Nazwy systematyczne pozostałych węglowodorów tworzy się zgodnie z zasadami opracowywanymi przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej. Wróćmy do naszej cząsteczki. Mamy w niej sześć atomów węgla, więc przedrostek w nazwie to heks. Teraz wystarczy dodać końcówkę charakterystyczną dla alkanów. An. i otrzymujemy nazwę związku, heksan. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Zacznijmy od policzenia atomów węgla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 atomów węgla. Więc przedrostek to hept. W strukturze mamy do czynienia z samymi wiązaniami pojedynczymi. Więc ten węglowodór to heptan. Tutaj łańcuch zamyka się w pierścień. Mówimy, że jest to węglowodór cykliczny. Ponownie zaczynamy odliczenia atomów węgla. Pięć atomów węgla, każdy atom węgla jest połączony z dwoma innymi atomami węgla za pomocą wiązań pojedynczych. Gdybyśmy mieli do czynienia z łańcuchem prostym o pięciu atomów węgla połączonych jedynie wiązaniami pojedynczymi, to jego nazwa brzmiałaby pentan i byłby to alkan. Tutaj też mamy pięć atomów węgla. Co więcej, mamy same wiązania pojedyncze. Ale nie mamy łańcucha prostego, tylko łańcuch cykliczny łańcuch, który zamyka się w pierścień. Więc ten związek należy do grupy cykloalkanów. Aby nazwać tą cząsteczkę, wystarczy do nazwy alkanu o tej samej liczbie atomów węgla dodać przedrostek cyklo. Mamy tutaj do czynienia z cyklopentanem. Teraz odmieńmy sytuację. Podam Ci nazwę związku, a ty spróbuj narysować jego wzór szkieletowy i półstrukturalny. Oktan i cyklooktan. Wzór półstrukturalny oktanu wygląda następująco. Natomiast to jest wzór szkieletowy. Wzór półstrukturalny cyklooktanu wygląda tak. A szkieletowy, tak. Dobrze, jak na jeden raz to chyba wystarczy.